witam serdecznie, zapraszam na 12 i ostatni odcinek z kampanii z Battlefield 5. Ostatni tygrys, tak się nazywa ten rozdział. Musimy się skontaktować z dowództwem. Wyzwania: ukończ w całości rozdział bez napraw. Zniszcz czołg z odległości mniejszej niż 30 metrów. Okej, czyli będziemy walczyć z czołgiem. Na to wychodzi. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Oh fuck. Verflucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Irgendwelche Befehle, Kommandant? Czekajcie, bo bez naprawy by się przydało to zaliczyć, to wyzwanie. Ten rozdział. Tam było jeszcze coś takiego, zniszcz czołg z odległości mniejszej niż 30 metrów, tylko że nie wiem, który to jest ten czołg. Trafił. Kolejne jadą. Żebym się nie dał kuźwa tu, wiecie, zaskoczyć. Staram się nie używać leczenia, znaczy naprawy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Peter! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Halt's Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Czekajcie, bo tam jedzie jeden, tutaj jest jeden. Dostałem w torf dupala. Szkuźwa mać. Ciężko będzie. Cztery czołgi. Ajajajajaj. Nie dam rady chyba bez naprawy. Metrów to widzicie, wystarczy podjechać tutaj. Ale to nie było 30 metrów. Znaczy było. No nic, never mind. Gra. O, shit. Gdzie on jest?
Ale się teraz kurwa dałem złapać. Scheiße, Panzer raus! Der Schuss ist abgeprallt! Czterdzieści jeden punktów życia. Fahren Sie uns in Deckung! Wir haben nicht viel Zeit! Nein! Nein, nein, nein! Dobra, dwa kolejne czołgi jadą jeszcze. Spróbuję tutaj z zaskoczenia ich wziąć. Treffer bestätigt. Beschuss fortsetzen. Dobra. Kurde. Amerikanische Artillerie! Die haben uns markiert! In Deckung! Schnell! Machen wir ein bisschen Boden gut. Zurück zur Versorgungsstation an der Brücke. Volltreffer! Treffer! Aber die Panzerung hat gehalten! Und jetzt. Dobra, naprawiamy się. Trudno się mówi. Nie chcę tutaj. Od początku wszystkiego robić. Szkoda. Liczyłem, że nam wpadnie ten. Kurwa, skąd oni strzelają? Mam, że kompletnie nie wiem, co się kuźwa dzieje. Skąd oni napierdalają we mnie? Chyba po prostu mam zginąć, wiecie? Tutaj mieliśmy wyjechać, a widzicie. Zresztą mamy cel na mapie, widzicie, 187 metrów.
Bez naprawy to byłoby tu ciężko. Trzeba się kuźwa bawić. No cóż. Ale ta kampania z czołgiem też naprawdę super sprawa. Gościnica się odpięła, koniec podróży. Sie haben uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott doch. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Co za gość. Smutna historia, trzeba przyznać. Za mały durny fiut. Co ktoś zrobił? Wiosną 45 roku Rzesza Niemiecka została zmuszona do powrotu do dawnych granic. Głodni obywatele, osłabiona produkcja, przemysł nastawiony na zabijanie. Ale to nie wystarczyło do kapitulacji. Nigdy się nie poddamy. Jeśli zostaniemy zniszczeni, pociągniemy świat za sobą, a świat ten będzie stał w płomieniach. Niemieccy żołnierze walczyli pod przysięgą bezwarunkowego posłuszeństwa wodzowi. Większość wykonywała rozkazy bez sprzeciwu. Rozkaz walki do samego końca kosztował życie milionów. Mordercy nie są potworami, tylko ludźmi. To jest w nich najbardziej przerażające. Alice Sebold. O matko.
No cóż, ten odcinek taki trochę krótki wyszedł, no ale nic na to nie poradzę. Myślę, że jeszcze nagramy ze dwa odcinki z kampanii wielosobowej, znaczy rozgrywki wielosobowej z multiplayer. Tam są jakieś różne tryby. No zobaczymy co, jak, gdzie. Tak, tylko żeby wam pokazać, samemu sprawdzić, bo raczej tam, jak mówię, nie będziemy tam długo siedzieć. Do dwa odcinki, nie więcej. No szkoda, że to już koniec. Niestety, no, 12 odcinków wyszło. Takich po 30 minut pi razy drzwi. I 6 godzin po kampanii. 3 listy i 4 wyzwania na 9. Tutaj nam już trochę lepiej poszło. Punkt zwrotny ogniem i stalą. Moi drodzy, cóż więcej mogę powiedzieć? Jeszcze myślę, że się spotkamy w jednym odcinku lub dwóch. A epilog jeszcze jest. Dobra, nagrajmy ten epilog. Czekajcie. Bo ten epilog może być krótki, albo może być też długi. Ale dobra, to jeszcze... Ej, tego to się nie spodziewałem, że tutaj jeszcze coś będziemy mogli zobaczyć. Fajnie, cieszę się z tego powodu. I was a good soldier. One among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms. In countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttle set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better. War never changes. Taki epilog króciutki, 2 minuty i po... No cóż. Liczę na coś więcej, no ale okej. Okay. Tak jak mówię, to koniec tego odcinka. Jeszcze nagramy dwa materiały. Zobaczymy te tryby różne tutaj, jakie gra oferuje. Ale powiem wam, że to jedna chyba z lepszych odsłon Battlefielda, jakie grałem. Jedynka też była fajna. I piątka jeszcze lepsza. Podobała mi się naprawdę. Nie wiem, skąd takie niskie oceny na Steamie. No cóż, tak mówię, tutaj mamy jeszcze różne gry. Czekajcie, weźmy tak, twoja kampania. Co to w ogóle jest? Myślałem, że tutaj jest... Aha, bo tu sobie wybieramy postacie? Nie. Chodźcie, możemy nawet sobie samoloty pooglądać. A jest tego tutaj naprawdę dużo. Wszystkich maszyn nie będę wam raczej pokazywał, no chyba, że... Też nie można chyba tego oddalać. Nawet mamy tutaj podział na kraje. Wielka Brytania, Niemcy i tak dalej, USA, Japonia. Zobaczmy, niemieckie maszyny BF-109 G2.
Przyspieszenie, obrona, atak. Mam tylko w paskach napisane. Szkoda, że nie ma jakichś większych. A 50 kg uzbrojenia może mieć, tak? A nie, wyposażenie. Dwie bomby 50 kg, wyposażenie flary, naprawa awaryjna, broń dodatkowa MG, broń główna. Ok, fajny tutaj opis jest wszystkiego. A, bo to mamy zablokowane, więc tego nie możemy tutaj się dowiedzieć nic na temat wyposażenia tych samolotów. Dwie bomby po 113 kg. A, to jeszcze widzę, mamy... A nie, to są te. A, to z jednej to samo, dobra. Wyposażenie 3, brak. Ok, to już mamy oczywiście pojazdy. To też sobie może zobaczymy. Wyposażenie dym, naprawa awaryjna. Ciekawe, czy takie coś rzeczywiście jest? Naprawa awaryjna? Działko czołgowe 37 mm, ciężki karabin maszynowy jako broń dodatkowa. Sherman. O, ten czołg występował w jakimś filmie, już nie pamiętam jakim. O kurde, co to za sprzęt? To chyba już coś nowszego. Gdzie jest ten nasz tygrys? O, jest. Tylko ten taki jest mało oryginalny, bo tam miał tutaj kłody drewna, to miał taką fajną pancerną kolczatkę. A musimy odblokować, widzicie, rangę w karierze mieć na 16 poziomie, żeby tu odblokować. Churchill MK7. O, fajne maszyny. Chciałbym w życiu jeszcze taką pokierować, ewentualnie postrzelać nawet, chętnie chciałbym, ale wiecie, fantazja, nie? Dobra, tutaj tyle. To mamy jeszcze jakieś uzbrojenie nawet. Weteran Battlefield. Jestem weteranem? Kolekcja ogień walki, ulepszenia, pakiety. Ciekawe, czy są jakieś dodatki do gry. Zapewne tak, ale dodatki związane z multiplayerem. O kurczę, możemy sobie tak oglądać. Fajne. Epickie Niemcy zestaw. To możemy kupić za 750 jakieś tam waluty. Mam 700 tutaj tych punktów. Kolekcje. Kawaleryjski standard. Afryka. Rzadkie. Pancer 38T. Malowanie. Czego te pojazdy wszystkie miały tutaj z przodu? Te karabina z tyłu? Aby ktoś czy z boku zaatakował? Skorby Panzer, czy... O kuźwa, fajny sprzęt. Ale te lufy były strasznie króciutkie, więc chyba niecelne były te czołgi. Obecne czołgi mają lufy 3-4 razy dłuższe. Nie, może się nie znam. Dobra. To jeszcze mamy samoloty, ale to są tylko chyba te koncepcje malowania, tak? Malowanie, tak. Dobra, to nic. Patrzcie, mamy takie coś jak Teatr Wojny, cotygodniowe misje. Kolekcje ogień walki. Graj. Gra online, społecznościowe. Dobra.
No to w odcinku będziemy sobie to wszystko jeszcze sprawdzać, jakiś tryb sobie rozegramy, jeden, drugi. Zobaczymy, co tam się, co tam gra jeszcze jest w stanie zaoferować. To tyle. Dzięki za grę, Piona.